Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na tutorial makijażowy, kolejny tutorial wiosenny. Tym razem jest on bardzo kolorowy. Może niekoniecznie taki makijaż na co dzień, ale gdyby się na przykład zmieniły kolory na bardziej stonowane, to jest też myślę, że dobra propozycja właśnie na taki makijaż codzienny z nieco innym cieniowaniem niż zazwyczaj. Mnie trochę przypomina taki makijaż z lat 80. Myślę, że przez użyte kolory i właśnie przez te wyciągnięte zewnętrzne kąciki. Jeżeli interesuje Was, jak taki makijaż odtworzyć, zapraszam Was do oglądania. Ja powiedzmy, mam już bazę pod cień, dzisiaj użyłam bazy z firmy Kobo. I pierwszy kolor, którego użyję, pochodzi z paletki Sleek Assy. To jest taki fioletowo-różowy odcień tutaj w rogu. I nałożę go pędzelkiem kulką, to jest pędzelek z firmy Crown Brush, serii Italian Badger, ale numerku nie ma napisanego niestety. I ten cień rozprowadzam, patrząc w dół, tu gdzie widzimy, że nasza powieka się załamuje. Rozprowadzam go tutaj takim ruchem wycieraczkowym. A w zewnętrznym kąciku, zamiast wyciągać ten cień troszeczkę w dół, wyciągam go na zewnątrz. Teraz pędzelkiem do rozcierania rozetrę jego granice. I dokładam tu, gdzie potrzeba, jeszcze więcej koloru. I rozcieram dalej. Kolejny kolor będzie to kolor z takiej paletki z Vibo. To się nazywa zestaw rozświetlających cieni do powiek. Ja użyję tego cienia środkowego, takiego właśnie różu. I nałożę go takim skośnym pędzelkiem z Sigmy, to jest E70. Nakładam go powyżej tego cienia ze Sleeka, który nałożyłam przed chwilą. Ale w razie potrzeby możemy dodać troszeczkę więcej różofioletu. A następnie wracamy do cienia z Vibo. Podług brwiowy zastosuję cień matowy 353 z Inglota i nałożę go pędzelkiem również z Inglota 7FS. Na powiekę ruchomą nałożę taki perłowy rozświetlający cień numer 142. On opalizuje lekko na różowo, więc będzie dobrze pasował do całego makijażu. I nakładam go pędzelkiem z firmy Crown Brush C209. Lekko wyciągam ten cień także tutaj poniżej tej różowej kreski. Następnie sięgam po cień kolejny z Inglota, numer 482. To jest taki granat wymieszany z fioletem, bardzo ładny kolor. I nakładam go takim pędzelkiem, to jest pędzelek skośny, akurat ten jest Sigmy E65. I nakładam go na dolnej powiece. A następnie wyciągam go też w zewnętrznym kąciku. Delikatnie na razie.
I teraz, idąc z zewnętrznego kącika, łączę tą kreskę z górną powieką. Staram się, by najwięcej koloru było tutaj w zewnętrznym kąciku. Potem resztkę cienia rozprowadzam do wewnątrz. Teraz użyję takiego pędzelka Pencil Brush i tą kreskę jeszcze lepiej rozetrę. Nie chcę, żeby sobie były ostre granice, tylko ma być również taka plama koloru. Teraz małym pędzelkiem 20 P Zinglota nałożę biały cień z Kobo, to jest 101 Coconut, i nałożę go w wewnętrznym kąciku dla rozświetlenia tego miejsca. I lekko go rozcieram. Ostatni krok to będzie nałożenie białej kredki na linię wodną. Ja użyję kredki z firmy Maybelline. I teraz wystarczy tylko podkręcić, teraz wytuszować rzęsy. Ja użyję do tego tuszu Maybelline One by One Satin Black. I tak wygląda skończony makijaż. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie jest to makijaż dla każdego, szczególnie w tych kolorach. Raczej to jest makijaż dla osób, które lubią eksperymentować z różnymi cieniowaniami, z różnymi odcieniami. Ale wydaje mi się, że wiosną to jest taki okres, kiedy możemy właśnie poeksperymentować. Pokażę Wam teraz jeszcze, czego użyłam do wykonania makijażu, a czego nie widziałyście w filmiku. Zaczęłam od podkładu. Dzisiaj użyłam podkładu Laura Mercier. Dostałam taką próbkę na stoisku. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Przypudrowałam twarz pudrem z MAC Prep & Prime, którego akurat nie wzięłam z innego pokoju. Musicie mi wybaczyć. Korektor to Maybelline Instant Age Rewind. Na razie się sprawdza, to takim jestem zadowolona. Jako róż dzisiaj na mojej policzki trafił róż z firmy MAC w odcieniu Blush Baby. Rozświetlacz również z firmy MAC. Tak się zdarzyło. Trzeszę Lam z limitowanej kolekcji. A na ustach mam dzisiaj połączenie NYX Soft Matte Lip Cream w odcieniu Unfair i takiego błyszczyka z L'Oreala Color Juice, który jest odpowiedzią firmy L'Oreal na Juicy Tubes z Lancome. Tak, ale wydaje mi się, że całkiem niezły produkt. Na razie jestem z niego zadowolona. Bardzo fajnie wygląda na ustach, nie skleja, także jestem z niego zadowolona. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam na następny filmik już jutro. Dajcie mi znać, czy w takim makijażu wyszłybyście na zewnątrz, czy jest raz makijaż wieczorowy, czy makijaż raczej dzienny. I dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia.